Buongiorno, moje kochane bambino. Dzisiaj przenosimy się do lat 30. we Włoszech. Będzie troszeczkę miłości, będzie aktorstwa, a raczej gwiazd filmu. Mianowicie jedna gwiazda, którą Instytut Sztuki Filmowej umieścił na 20. miejscu właśnie tych największych gwiazd kina. Więc jak się możecie domyślać, kolejny odcinek z serii Ikony Złotych Lat Hollywood. Zaczynamy. Dzisiaj będę odwzorowywać makijaż Sophie Loren, która jest główną bohaterką właśnie tego odcinka, czyli włoska aktorka, bardzo, bardzo doceniana i kojarzona między innymi z filmu Matka i córka. I co? No między innymi dlatego wybrałam taki strój właśnie, który, dzięki któremu ja, ale Wy też mam nadzieję jeszcze bardziej, jeszcze lepiej wczujecie się w ten klimat retro, klimat lat 60. Makijaż, który będę wykonywać, jest taki najbardziej rozpoznawalny właśnie z nią. Co ciekawe, ona do tej pory niezmiennie wykonuje taki właśnie makijaż, czyli mocne oko podkreślone kreską na górnej linii, mocne, intensywnie podkreślone rzęsy i dolna linia też z tą czarną, cieniutką kreską. Także jest to makijaż podobny, który wykonywałam w ostatnim odcinku z Twiggy. Ale jednak troszeczkę się tutaj zmienia. Kino było tym miejscem, gdzie makijaż tak naprawdę powstawał. To były te miejsca pierwsze, gdzie wizażyści mogli tworzyć i na aktorach tworzono właśnie pierwsze makijaże. Więc ja sobie nałożę ten podkład, ten, który był też w poprzednim odcinku z Golden Rose. I później nałożę korektor z Rosie. Też Wam go polecałam już kilka razy. Ale o samej Sophie. Sophia Loren miała bardzo trudne dzieciństwo i trudną młodość. Urodziła się w latach 30., kiedy we Włoszech nie żyło się łatwo. Jej matka uciekła do miasteczka pod Neapolem ze względu na taki ostracyzm i konserwatyzm właśnie, jaki panował wtedy bardzo intensywny w ich miejscowości zamieszkania. I później Sophia też przeniosła się razem z nią. Finalnie jej matka wychowywała ją sama. Żyły bardzo skromnie i bardzo ubogo, więc jej okres dorastania no nie był usłany różami, kwiatami, jak można by gdzieś tam się spodziewać, jak można by domniemywać po tym, jaką sławę osiągnęła w późniejszych latach. W szkole nazywano ją wykałaczką, była taka szczupła, taka chudziutka, no nie przelewało im się z mamą generalnie, ale marzeniem jej matki było właśnie aktorstwo. I to, co ciekawe, jej matki, nie samej Sophie. I właśnie jej mama jakby stwierdziła, że trzeba jakoś wykorzystać urodę córki i zaczęła ją wysyłać na różne konkursy piękności. Początkowo one nie przynosiły żadnych dobrych, pozytywnych rezultatów, ale jeden z nich zakończył się finansową nagrodą, dzięki której Sophia mogła zgłosić się do filmu, którym zadebiutowała bodajże w 1939 roku. Później już kilka sukcesów w międzyczasie. Kilkanaście lat później poznała producenta filmowego, który w zupełności się i całkowicie się w niej zadłużył. Ta relacja, ten romans, ta miłość pomiędzy nimi też była taką kontrowersją dosyć sporą, bo ten pan, producent, miał żonę. I musiało minąć naprawdę sporo czasu, żeby para mogła się ustatkować. W międzyczasie oczywiście Sophia robiła sporo filmów, była już, no, można powiedzieć, gwiazdą Hollywood.
ale za samym Hollywood nie do końca przepadała. Zdecydowanie wolała, jak się wypowiada w wywiadach, jakieś prowincje właśnie we Włoszech. Ale za to uwielbiała ludzi i ludzie ją uwielbiali. Uwielbiali ją za jej dobroć też, za jej podejście do życia. Zwierzęta też. Możecie znaleźć bardzo dużo zdjęć właśnie ze zwierzętami. Także była takim... taką miłośniczką natury. Ale wracając do tego romansu, to ten przyjaciel na tamten moment, Sophie, producent filmowy, musiał wyjechać aż do Meksyku, żeby zdobyć rozwód z ówczesną swoją żoną. No i jak już otrzymał ten rozwód, to stwierdzili, że się pobiorą razem z Sofią i właśnie w tym Meksyku wzięli ślub. Później musieli go anulować ze względu na dalej na krytykę ze strony ludzi, że osądzali go o bigamię i tak dalej, więc takie bardzo nieprzychylne podejście. No troszeczkę się natrudzili, zanim zdobyli ten ślub taki już akceptowalny, można powiedzieć. Więc życie Sophie było bardzo różnorodne. Dużo się działo, zdecydowanie. Każdemu polecam tą biografię do przeczytania, każdemu, kto się interesuje takimi postaciami właśnie. No, mam nałożony ten podkład teraz, korektor z Rosie. Każdy, kto gdzieś tam miał okazję poznać Sofię, wypowiadał się, że ona była zawsze ubrana estetycznie, że ta moda gdzieś tam no, była dużą częścią jej życia. Zresztą na zdjęciach możecie zobaczyć piękne stylizacje właśnie lat 60. Ja teraz jestem totalnie wkręcona w ten klimat ze względu na serial Gambit Królowej. Jeżeli mnie gdzieś tam obserwujecie na Instagramie, wiecie, ostatnio właśnie wstawiłam relację, że ten serial jest tak inspirujący, że naprawdę nie można spać po nocach. Także tam też właśnie można pooglądać, podelektować się tym pięknym stylem lat 60. I właśnie u Sophie też to było bardzo, bardzo mocno pokazane. Dodatkowo Sophie miała bardzo bliski kontakt z... kurczę, jak się nazywa ten projektant? Z Armanim. Chodzi mi o markę... markę Armani właśnie. To był jej bardzo bliski przyjaciel i bardzo dużo jej stylizacji na fotografiach pochodzi właśnie od Armaniego. Zresztą te czasy złotych lat Hollywood nie są złote tylko dla aktorów i modelek, ale też właśnie dla projektantów mody. Może akurat kiedyś, kiedyś stworzę odcinek, też o tym zobaczymy. Okej, mamy to. To teraz, jeśli chodzi o brwi, to mam tutaj taki produkt z Pierre René. Bardzo lubię markę Pierre René. Ostatnio pokazywałam Wam paletkę z Pierre René, taką malutką, której dalej używam, więc jak najbardziej, jeżeli jesteście zainteresowani cieniami, to tak. A tutaj jest kredka z Pierre René, taka z taką spiralką z jednej strony, a po drugiej stronie jest właśnie kredka. I ja mam odcień taki naprawdę w porządku dla blondynek. O, on się nazywa blond po prostu, więc wszystko jasne. I podkreślam sobie tylko i wyłącznie końcówkę brwi. Chociaż taki mocniejszy makijaż brwi też można było zauważyć u Sophie, ale to wydaje mi się, że w późniejszych latach przede wszystkim widoczne było u niej takie wyczesanie tych brwi, jak właśnie na tym zdjęciu tutaj Wam zaraz pokażę.
Dlatego ja sobie użyję takiego żelu do brwi, który jest już kultowym produktem dla wszystkich wizerzystów. To jest żel z Golden Rose. Jedyne co trzeba z nim, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że on ma kolor, więc trzeba troszeczkę z wyczuciem korzystać z niego, może tak powiem. I dokładnie je wyczesać. Ale wyczesuję je właśnie. Co myślicie w ogóle o nowym tle? Stwierdziłam, że już koniec niedoświetlonych filmów. Naprawdę podziwiam waszą cierpliwość. W ogóle jest mi bardzo miło, że oglądacie te moje pogadanki, mimo tego, że no, to tło nie było zbyt dobre, nie było, było ciemne przede wszystkim, ale naprawdę to doceniam. No, mam nadzieję, że będzie lepiej i że wy też to docenicie, zauważycie. Okej, okay. No i już myślę, że widać różnicę. To jeśli chodzi o brwi, przechodzę do oczu i będę używać znowu tej palety z Zoewy. Tak jak Wam wspominałam ostatnio, ja nie będę tutaj jakoś manewrować, żonglować różnymi kosmetykami, bo chcę zużyć te, które mam, zużywać gdzieś tam powoli. Raz na jakiś czas się pokażą jakieś nowości, ale ta paleta z Zoewy jest bardzo fajna i polecam Wam ją, to jest klasyk gatunku, stara paleta, już ma kilka lat. Znaczy ogólnie nie ta, ale generalnie ta paleta z Zoewy jest już taką starą paletą. I zacznę standardowo od najjaśniejszego cienia. Tutaj sobie mieszam te dwa. I jak zawsze pamiętajcie o tym, że zanim dotkniecie pędzelka z cieniem, trzeba przyklepać to, co się nam tutaj zrobiło od korektora. Bo mój korektor jest w tym momencie moją bazą pod cienie, ale on lubi wchodzić w te zmarszczki tutaj na powiece. I jeżeli nie przyklepiemy tego, tej zmarszczki, która nam się zrobiła z tego korektora, to zostanie nam taka linia właśnie. Więc wystarczy szybciutko to przyklepać. I już mogę nałożyć cień. I ta czynność, już jakby na tym etapie, zakryły nam się wszystkie żyłki, które były widoczne, i te inne przebarwienia, które czasami dodają pewnego klimatu, można powiedzieć, że czasami jakby nie musimy ich zakrywać w makijażu. Ale w tym akurat takim już filmowym, mogę powiedzieć, myślę, że zakrycie tych żyłek robi robotę, tak? I ten efekt jest, myślę, tutaj lepszy, niż jakbym tego nie zrobiła. Okej? Nie pamiętam, czy ona miała cień tutaj w przejściowym. Myślę, że tak. On jest w takim neutralnym kolorze, nie jest właśnie zbyt ciepły. Zresztą w tamtych czasach nie były modne bardzo ciepłe odcienie. To też jest ciekawe, że ta moda przyszła stosunkowo niedawno w makijażu się zadomowiła. I właśnie sobie wtłaczam ten cień. Możecie zobaczyć, jaka jest różnica z tym cieniem i bez niego. Dobra. Tutaj mi się coś osypało. Najprostszy sposób, biorę duży pędzel i zmiatam to. Po drugiej stronie robię to samo. Wiecie, ja myślę, że ta historia, ta biografia Sofii pokazuje to, że naprawdę nie musimy mieć zaplecza, ogromnego zaplecza finansowego do tego, żeby osiągnąć sukces i do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Wystarczy determinacja i jakiś potencjał, który no ewidentnie Sofia miała, bo jakikolwiek debiut już później zaowocował większym projektem. Ale Sofia była przepiękną kobietą i wyróżniała się w Hollywood swoją włoską urodą, ale też włoskim temperamentem, bo jak możecie zobaczyć w filmy, a raczej role w filmach, które grała,
zazwyczaj właśnie były rolami takimi kobiet z temperamentami właśnie i z charakterkiem. Większość z nich to były role komediowe. Dlatego możecie kojarzyć właśnie Sofię z komedii. Okej, okay, na tym zdjęciu inspiracji Sofia ma też taki ciemniejszy cień na całej powiece ruchomej górnej, więc użyję sobie tego tutaj ciemnego brązu. I ten cień się w zupełności do tego nadaje. Jakość tych cieni jest naprawdę, naprawdę w porządku. Jak widzicie, praktycznie w ogóle się nie osypał ten cień. Pomimo tego, że nie jest najjaśniejszy, więc zazwyczaj takie cienie właśnie dosyć mocno się osypują. I to samo robię z drugiej strony. Robię to takim pędzelkiem językowym, tak? To jest, on jest dosyć wąski i krótki. Czyli nie do końca się nada do rozcierania, ale do wtłaczania tych cieni już jak najbardziej. Oczywiście mogłabym to też zrobić palcem. Po prostu nabieram sobie odrobinę. I przy linii rzęs, tam gdzie natężenie tego pigmentu ma być największe, po prostu wtłaczam. I tak też oczywiście można nałożyć ten cień. I znowu taka sama sytuacja jak w przypadku makijażu Twiggy. Jeżeli coś nie będzie perfekcyjne, jeżeli gdzieś ten cień nie będzie wyglądał idealnie, to nie przejmujcie się, bo poniekąd o to chodzi, żeby to było taki efekt nieidealny i niewymuszony, tylko zrobiony na szybko od niechcenia. Ok, poprawiam sobie tutaj i kreska. Kreska to jest totalnie taki element makijażu, który był powtarzany bardzo często i bardzo modny po prostu w tamtym okresie. Także biorę sobie kredkę. Ta kredka jest akurat z Essence, nazywa się Long Lasting Eye Pencil. I jest taka wysuwana, wykręcana. I przy linii rzęs robię sobie kreskę dosyć daleko. Ja przyciągam tą kreskę jeszcze tutaj, nawet do wewnętrznego kącika. I robię krótkie ruchy. Krótkie takie kreseczki wykonuję. Oczywiście łokieć mam tutaj oparty ob lat, żeby mi było wygodniej. I tak jak mówię, zaraz przy linii rzęs. Tak jakby opieram kredkę na rzęsach i przesuwam. I na razie robię sobie taką linię pomocniczą wzdłuż linii rzęs. Nie robię tej jaskółki, nie robię tego przedłużenia. I znowu tutaj do samego wewnętrznego kącika, tak? I teraz właśnie jest czas na tą jaskółkę. O. I teraz robię sobie kilka ruchów, tak? Wykonuję kilka ruchów i później już patrzę na wprost do lusterka, kontroluję jakby, tak? Jak to wygląda. Trochę mi zaczęło zawić oko. Ta kreska jest bardzo wyciągnięta. Teraz sobie tutaj wyczyszczę od dołu.
I właśnie nam stworzyć właśnie taki efekt. I to samo powtarzam na drugiej stronie. Ten pędzelek, którym nakładałam poprzednicie i delikatnie rozcieram granicę tej kredki, nałożenia tej kredki. Głównie rozcieram te granice w zewnętrznym kąciku. Jednocześnie wyciągając ten zewnętrzny kącik ku górze. Tak jakby ta kreska wyznaczy nam pewien kształt. Sięgam po płaski pędzelek, może być taki właśnie do brwi po prostu, albo pędzelek do brwi, albo jakiś do rozcierania kreski, ale coś mniej więcej takiego. I sięgam po czarny cień. Ten makijaż był naprawdę intensywny. I tutaj mi się troszeczkę osypało, więc znowu puchaty pędzel i ten osyp zmiatam. I podkreślam tą kredkę w wewnętrznym kąciku. Na zdjęciach możecie zobaczyć, że ona ten czarny eyeliner miała wręcz tutaj przedłużony do środka. O, no właśnie coś takiego musimy osiągnąć, tak? Widzicie na tym oku. I teraz odrobinę w zewnętrznym kąciku. I wzmacniam kształt tej kreski. Tak, czyli tutaj na samym, w tym miejscu. Okej. I to samo po drugiej stronie. Czyli z jednej strony to jest makijaż graficzny, tak, bo ta kreska jest bardzo widoczna i czarna, intensywna. A jednocześnie to wszystko jest miękkie, bo jest roztarte, tak. Jedynym elementem, który będzie graficzny w tym makijażu, będzie dolna kreska. I to jest coś bardzo mocno kojarzonego właśnie z Sofią. Ta cienka kreska na dole. Co ja zrobiłam z tym pędzelkiem teraz? Jest. Czarna, cienka kreska na dolnej linii rzęs. To jest właśnie ten element bardzo mocno kojarzony z nią. I element makijażu, który ona do tej pory wykonuje. Nie wiem, czy to jest teraz już u niej permanentny makijaż, czy robi to po prostu sama. Ale to jest właśnie taka cienka kreska i to do samego środka, tak jakby zamykając ten makijaż. Co ciekawe, to jest dosyć zmniejszający oko makijaż. W przeciwieństwie do tych makijaży późniejszych, czyli gdzie ta kreska na dole była bardziej wyciągnięta w dół, tak? Ona była roztarta. To u Sofii ta kreska jest po prostu tak jakby szybciutko zrobiona i to wszystko. Nie jest w ogóle roztarta. Także no mówię, ten makijaż troszeczkę zmniejsza oko, ale jest na pewno czymś ciekawym. Szczególnie w tych trendach, które mamy teraz. I to wszystko, jeśli chodzi o pracę z cieniami. Także ja szybko wytuszuję rzęsy. Tu już to jest standardowo z Eveline i będziemy doklejać sztuczne oczywiście. Proszę bardzo, jak szybko możemy się przenieść w czasie. Okej, teraz kwestia rzęs. Postaram się szybko, żeby nie przedłużać tego filmu niepotrzebnie. Klej do rzęs mam z Duo, zielona wersja z pędzelkiem, to jest wersja bez lateksu. Nakładam sobie, może inaczej zrobię, może już wezmę te rzęsy. I mam tutaj dwa rodzaje. To są rzęsy z takie połóweczki, ja ucięłam po prostu całe na pasku. Możecie je kupić w jakimkolwiek sklepie takim chińskim.
i nałożę bezpośrednio na pasek. Tak chyba będzie najlepiej. Czyli trzymam sobie, trzymam i nakładam. Trzymam i nakładam pędzelkiem ten klej tutaj na ten pasek. O, są jedni uważają, że ten pędzelek w kleju jest totalnie niepotrzebny i wręcz przeszkadza przy pracy. Ja też wolę tą wersję w tubce tego kleju, ale ten też się przydaje właśnie w momencie, kiedy na przykład ktoś ma uczulenie na lateks. Tak. Ok, biorę nałożony klej. I nakładam sobie, patrzę w dół na lusterko i tak jakby układam, tak jakby po prostu kładę dosłownie na rzęsach przy linii rzęs. To jest ważne, te rzęsy tutaj od zewnątrz. Ułożyłam je, ustawiam i układam teraz tylko palcem. Troszeczkę musiałam przeciągnąć. Ok. I jeszcze trochę w dół popchnę. Ja bardzo lubię to robić pensetą, bo myślę, że wtedy mam największą kontrolę. Polecam Wam właśnie połówki rzęs. O, przyłożyłam na przy linii rzęs. I puszczam, i później już sobie to poprawiam palcem. Myślę, że efekt jest dosyć intensywny. Od razu nam się te oczy wyciągają, tak? Polecam Wam połówki, bo dają taki najbardziej naturalny, jeżeli można tak to nazwać, efekt. Oczywiście, jeżeli czujecie, że potrzeba gdzieś jeszcze tutaj pouzupełniać te ubytki, to ja wtedy polecam Wam kępki. Te kępki zamówiłam na AliExpress, na tej promocji. Ostatnio zostawię Wam link pod spodem w opisie do tych kępek. One są genialne. Jeżeli będziecie potrzebować filmu, jak kleić kępki, to też dajcie znać. Ok, dam dosłownie chwilkę tym rzęsom, żeby klej wysechł. I w tym czasie nałożę bronzer. Nic nowego, ten sam, który był w ostatnim filmie, ta czekoladka z Lovely. I różu nie będę dzisiaj nakładać. Myślę, że rzadko kiedy Sofia miała na sobie róż, jeżeli tak, to ja przynajmniej nie zauważyłam, ale myślę, że nawet nie pasowałby do tego makijażu róż. On jest już tak intensywny, że to mogłoby być za dużo. Ale modelowanie bronzerem jak najbardziej. Zobaczcie, jaka jest różnica, sam bronzer. I to kilka ruchów, tak? Jak już nam się podkreśla ten kształt. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna metamorfoza. Zawsze sobie kontrolujcie z dwóch stron. Tutaj jeszcze odrobinę musnę tym bronzerem, żeby wszędzie było jednolite, żeby ten makijaż był spójny, tak? Czyli nie mamy tylko tutaj placków brązowych, tylko ta twarz jest tak jakby omieciona jednolicie słońcem. Z włosami też trochę kombinowałam, żeby je jakoś opanować. Mam nadzieję, że mi się udało. Ok. Jedyny ostatni punkt, który nam został programu, to są usta i one zazwyczaj były jasne. Po prostu jakiś taki kremowy, beżowy odcień. I mam tutaj dwa produkty. Jedna z Avonu. Jakiś czas temu zamówiłam ten produkt razem z kredkami z Avonu, które polecam Wam i uwielbiam. I to są dwa produkty z Avonu, które Wam polecam i które mam wytestowane. A jeszcze jedną mam taką z Revolution. Piękne opakowanie inspirowane szminkami od Charlotte Tilbury. Bardzo mi się podoba swoją drogą, ale ona jest dla mnie za jasna sama. Więc najpierw sobie nałożę odrobinę tej, ale też znowu to będzie taki efekt
bardzo naturalny i minimalny, czyli ja większość, jakby nadmiar zabieram palcem tego produktu. Piękny ma odcień swoją drogą ta pomadka płynna. I ona już zastyga. Trochę się lepi, ale jest generalnie naprawdę bardzo komfortowa. To zresztą to uczucie zaraz znika. I teraz na sam środek nałożę sobie tą właśnie jaśniejszą. Ona jest naprawdę jasna. Może już nie będę dodawać, żeby nie przesadzić, żeby nam się nie zrobiły lata 90. Tylko właśnie bardziej takie niewidoczne te usta. One mają być rozmyte. Na pierwszym planie mają być oczy, tak? I myślę, że to mamy. Jak najbardziej. Tutaj oczywiście można by z tym kombinować, można by gdzieś tam dodać tych rzęs, jeszcze dołożyć tego makijażu rzęs na dole, czy manewrować kolorem ust, jak najbardziej. Tutaj już Wasza inwencja twórcza może zaszaleć. To jest kolejny rodzaj makijażu, który jest bardzo często stosowany, szczególnie ten eyeliner tutaj w środku. Przecież to jest nasz makijaż Foxy Eye, który jest obecnie bardzo modny. Więc no, z tego czasu, z tych złotych lat Hollywood można czerpać naprawdę pełnymi garściami. Słuchajcie, to dzisiaj wszystko już. I co? I koniecznie no, dajcie mi znać, czy Wam się podoba ta seria. I jeżeli Wam się podoba, to kliknijcie w ten czerwony przycisk i zostańcie ze mną na dłużej. No, postaram się, żeby było fajnie. Ściskam Was mocno i chyba lecę na kawkę.